temat o tym, co ważne. Dzień dobry, witam po przerwie. Długo nas nie było, ale wracamy, a co? Też mamy wakacje, ale czasami pracować trzeba. Marcin Kundera jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo znają Szczecinec Czanina, jak nie znacie, to poznacie. Szczecinec Czanin, jednocześnie operator filmowy, ostatnio też reżyser. Ale najpierw od tego, co się wydarzyło w Szczecinku. Miały miejsce warsztaty dla młodzieży, trwały tydzień. Młodzi kręcili filmy. Jakie to były filmy? Bardzo różnorodne. W zasadzie chyba było jakieś takie pełne spektrum, przez sondę uliczną, klasyczny portret dokumentalny, coś bardzo formalnego i taki jakiś piękny portret dzieciństwa, podwórka. Bardzo, bardzo szerokie spektrum. Nie było trudno jakby zamknąć to w jakieś ramy tak naprawdę. Ukończyłeś realizację obrazu filmowego i telewizyjnego. Przeczytam nazwę szkoły, bo ja nie mogę jej zapamiętać. Szkoła Filmowa imienia Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Tak, dokładnie tak. Całe szczęście już też mój kierunek się nazywa sztuka operatorska, więc jest dużo prościej. To w ogóle było strasznie dawno temu. Tak. No, w ogóle wcześniej ta szkoła jeszcze się nazywała Wydział Radia i Telewizji. I właśnie to była realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia i właśnie no, całe szczęście już zostało to z duchem czasu popchnięte. Masz na koncie udział w kilkudziesięciu produkcjach filmowych. Ja sobie gdzieś to napisałem, ale kurczę, zanim ja to znajdę, to nieważne, ale jeden film masz wyreżyserowany. W czterech sam byłeś operatorem, autorem zdjęć. Jeden masz wyreżyserowany przez ciebie. To ten film, o którym się mówi chyba od kwietnia, który tam zdobywa wyróżnienia albo jest zauważany na festiwalach filmów krótkometrażowych. To jest film Czyste Niebo. To film Czyste Niebo jest o Ukrainie i o dwóch chłopakach ukraińskich, no, których dzieciństwo w małej pigułce, tam jest pokazana jakaś tam sytuacja, w której biorą udział. Nie będę wszystkiego opowiadał, w ogóle dużo gadam. Znajdźcie sobie na YouTubie. Skąd wziąłeś aktorów? Tak, znaczy od początku. To jest to film dokumentalny, więc to w ogóle nie są aktorzy. To jest w 100% film dokumentalny, więc to są po prostu prawdziwe dzieciaki stamtąd. Ja ich poznałem w trakcie pracy z Mateuszem Lachowskim. Jak pracowaliśmy dla Polsatu, ja byłem operatorem, on korespondentem. Rzeczywiście po prostu poznałem Wowę, czyli tego mniejszego z dwójki. I już od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem zrobienia filmu na Ukrainie, ponieważ, znaczy zrobiłem tam kilka filmów rzeczywiście, tylko od czasu jakby wojny też bardzo chciałem zabrać głos w taki sposób, jak umiem i czuję, że umiem najlepiej, więc jakby w tej materii filmowej, ale rzeczywiście jakby miałem jakieś wcześniejsze zobowiązania i jak właśnie pracowałem z Lechowskim tam na wschodzie Ukrainy, poznałem Wowę i wiedziałem, że jakby bardzo bym chciał zrobić o nim dokument. Porozmawiałem z nim wtedy, on był bardzo chętny, porozmawiałem z jego rodzicami, oni też wyrazili zgodę, więc super, więc jak już musiałem wszystko zorganizować, ponieważ żeby tam wjechać trzeba mieć akredytację swoją, wszystko, no to już jakby film jest kręcony w Krematorsku, to jest 15 km od linii frontu. Więc rzeczywiście tam jakby trzeba było się jakoś tam przygotować. Więc poznałem Romę już na miejscu, czyli jego właśnie kolegę, przyjaciela, z którym jakby jest jego właśnie przyjacielem w tym filmie. Pojechałem, spędziłem tam z nimi w zasadzie półtorej miesiąca. No i tak około miesiąca trwał cały okres zdjęciowy do tego filmu. Ja zapytałem o aktorów, ponieważ nie przygotowałem się do obejrzenia tego filmu. Ja go po prostu sobie włączyłem, wiesz? Ja zobaczyłem najpierw ten komunikat, że wszystkie sceny zostały tam nakręcone z zabezpieczeniem tam i w ogóle zachowanie wszelkich środków, dzieci były pod opieką dorosłych i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem sobie, że to jakiś paradokument jest, nie? No w sumie jakaś tam akcja się dzieje a ta akcja skąd? Cała ta plansza niestety wynika z wymagań YouTube'owych. YouTube narzuca bardzo duże ograniczenia, więc jakby dzieci mogą robić różne głupie rzeczy, ale jeżeli jest ktoś za kamerą i powie, dobra, super, już to zrobiłeś, to już wszystko jest okej,
to YouTube nie ma z tym problemu. A jeżeli widzimy dwójkę dzieci, która siedzi na oknie i potencjalnie może spaść... A jeden z nich siedzi i po prostu nie ma tam dorosłego, bo algorytm YouTube'a wykrywa, że nikt nie ma na przykład głosu dorosłego, który mówi ej, dobra, już jakby pilnujemy was i ten... To YouTube mi blokował ten film. Więc jakby plansza jest tylko i wyłącznie po to, żeby YouTube nie zablokował tego filmu. Co niestety jakby też traci, bo to jest jakieś takie przegadanie na początku, ale tak, jest to film w 100% dokumentalny, scenariusza niczego takiego nie było. Ja po prostu przez te półtorej miesiąca z nimi siedziałem i towarzyszyłem ich w tej codzienności. No i tyle. I tak jakoś starałem się ich bacznie obserwować i towarzyszyć im w tym świecie, żeby zobaczyć i też go zrozumieć. No i to jest jakiś taki smutny świat. No i tyle. I potem jakby, po tym już jakby skończonym etapie, jakimś też, a oczywiście w trakcie analizowania całego procesu filmowego, doszedłem do wniosku, że będę potrzebował pomocy montażystki. Tutaj się właśnie pojawiła Julia Charybina, która zmontowała ten film. I to było rzeczywiście jakimś takim... No, że zrobiliśmy ten film tak jakoś razem i tak o. Film sprawia wrażenie tak naprawdę fragmentu dobrze opowiedzianej historii. To jeśli ty byłeś z nimi półtora miesiąca, tak jak mówisz, to jak się ułożyło, jak się układa przez półtora miesiąca taką historię? No właśnie, ja jestem... Przecież jeśli, popraw mnie, jeśli się mylę, to moje złote stwierdzenie, ale jeśli jest to dzieło przypadku i to jest rzeczywiście to, co się działo naprawdę, to w jaki sposób to się spina? No tak, więc jakby ja z wykształcenia jestem operatorem, więc ja jestem bardzo złym reżyserem, tak myślę. Nie, jakieś tam wyróżnienia masz. Nie, no tak, znaczy, ale jakby trudno mi jakby jakoś postrzegać siebie w kontekście jakby reżysera, bo zawsze mi gdzieś... Ale też właśnie z drugiej strony bardzo mnie do tego ciągnie. No ale jakby rzeczywiście myślę, że to jest trochę taka magia kina i tego, że kino jest właśnie taką składową tych wielu elementów, więc rzeczywiście bardzo dużo rzeczy się montuje. Wymontowuje potem w trakcie, więc na przykład wiedząc, że jest tam jakiś wątek na przykład potencjalnego wyjazdu jednego z bohaterów, no to po prostu wiedziałem, że muszę się na tym skupiać, żeby w jakiś sposób to potem zaistniało w filmie, więc trochę tak na jakieś wyczucie, trochę w jakiś sposób też potem oczywiście oglądając ten materiał w trakcie, będąc tam i analizując go, myślę sobie, okej, dobra, ten wątek już mam, więc teraz na przykład kręcę, skupiam się dalej na przykład na wątku dojrzewania i jakiejś sielanki, która mimo wszystko też się wydarza, no są to dzieci, jakby to, że rzeczywiście nie znają innej rzeczywistości niż wojenna, bo naprawdę można powiedzieć, że wojna w Donbasie od 10 lat trwa i to tak naprawdę z ręką na sercu, w sensie jakby nie przekłamując ani nie przeginając w żadną stronę, a bohater młodszy w trakcie kręcenia od 12 lat, więc rzeczywiście nie zna innej rzeczywistości niż wojenna, no to była jego codzienność, więc po prostu zaczynałem się skupiać, mając już poczucie jakieś, no właśnie pewność, to może za duże słowo, ale takie przeczucie, że okej, tyle mam, żeby wystarczyło, to po prostu szedłem dalej. No i tu jeszcze taka rzecz, że rzeczywiście filmy zazwyczaj się robi na raty w jakiś sposób. Jedziemy na pierwszą transzę zdjęciową, robimy coś, wracamy, montujemy, okej, widzimy tutaj czegoś brakuje, więc trzeba potem się na tym skupić, dokręcić czy coś. No jakby ja nie miałem tego komfortu, wynikało to z ograniczeń finansowych, ponieważ film sfinansowałem sam i dzięki pomocy mamie, której jeszcze raz podziękuję za to tutaj, wykorzystując tę okazję. I w ogóle, więc jakby wiedziałem, że jakby muszę pojechać raz, zamknąć cały okres zdjęciowy w całym tym w całym tym jakby jednym etapie i tyle. Miałeś na sobie kamizelkę z napisem PES? Tylko raz na potrzeby zdjęcia, jakby, no nie można, wziąłem rzeczywiście kamizelkę, bo znajomy mi powiedział, że jakby rzeczywiście można za darmo wypożyczyć z takiego tam centrum prasowego i no, więc jakby wziąłem na wszelki wypadek, żeby ją mieć, ale no jakby nie da się w ogóle kręcić w czymś takim, jak chodzi się z dzieciakami, które no jakby... Dość żywy element. Tak, ale odstawiam. Znaczy, chodzi o też jakieś takie... Trzeba jakby jakoś tak w miarę się wtapiać w otoczenie, więc jakby gdybym chodził w hełmie, w kamizelce kuloodpornej, a dookoła mam po prostu dwójkę dzieci, która chodzi oczywiście w krótkich, podartych spodenkach, no to byłoby to co najmniej groteskowe. I rzeczywiście ta kamizelka robiła super furorę, no bo dzieciaki się bardzo cieszyły, że mogą ją założyć, więc dzieciaki rzeczywiście chodziły w niej więcej, bo przez pierwszy tydzień nie dawały mi spokoju.
uspokoić za każdym razem, jak przyjeżdżaliśmy na zdjęcia, to po prostu, dawaj broń żylet, dawaj szlem, dawaj. Tak, więc... Czy kamizelkę nosisz w innych miejscach na świecie? Z napisem press? Nie musi być kuloodporna. Nie. Jakby ja w ogóle nie... ja się nie czuję dziennikarzem, ani nikim takim. Rzeczywiście jakąś moją pasją poza tym kinem jest fotografia, więc rzeczywiście jakby w różnych miejscach byłem, ale kamizelkę nosiłem tylko i wyłącznie na Ukrainie, bo rzeczywiście na Ukrainie spędziłem ponad 2 lata już łącznie, więc no i byłem w różnych tam rzeczywiście momentach i wcześniej też jak jeździłem, to przy okazji współpracy z Fundacją Otwarty Dialog. Rzeczywiście jak robiliśmy materiały dla nich takie do raportów i w ogóle, no to byliśmy też w jakichś niebezpiecznych miejscach bliżej frontu, no to też był jakiś wymóg, więc... Ale tak to nie. Jakby bardzo niewygodne i ciepłe i można się naprawdę... Do pani. Tak, lepiej. A wracasz na Ukrainę do chłopaków? A kiedy? No to jest takie pytanie zamknięte. Bardzo bym chciał, ale nie mam trochę jak. W sensie, po pierwsze, to jest aktualnie bardzo trudne, bo po prostu nie mam na to czasu niestety. Jestem z nimi w ciągłym kontakcie. Zorganizowaliśmy też zbiórkę dla nich właśnie, żeby kupić im telefony. Już 2 telefony udało im się dać, oni nie mieli telefonów. Tutaj warto zaznaczyć, że szkoła dzieje się online. Więc, znaczy Roma już skończył szkołę. Wowa ma jeszcze przed sobą chyba 3 lata czy 4. No tyle, bardzo bym chciał, oni by też bardzo chcieli, ale niestety rzeczywiście nie mam teraz ani czasu, ani pieniędzy na to, to też wymagało jednak pojechania własnym autem. Jest to też trochę problematyczne, żeby wjechać tam, oficjalnie powinienem mieć akredytację prasową, której teraz już nie mam, w sensie aktywnej, no więc po prostu bardzo trudne wyzwanie logistyczne, więc bardzo bym chciał, ale na razie. A robisz komercję? No bo z czegoś trzeba żyć, nie? No właśnie to jest tak, że ja przez 3 lata pracowałem w przemyśle fabularnym i pracowałem jakby głównie na stanowisku asystenta kamery. Trochę też szwenkowałem, czyli jakby byłem operatorem kamery na planie filmowym, na planach filmowych. No i jakby zostawiłem to. Rzeczywiście to dawało super pieniądze, których teraz absolutnie nie mam, ale... Wydałeś na Ukrainie. Wydałem na Ukrainie, no, jakby, no właśnie, też trzeba właśnie za coś żyć. No nie, no jakby nie wzbraniam się, jeżeli oczywiście jakby dostaję jakąś taką ofertę, która nie jest podpisaniem cyrografu na rok i w ogóle, to bardzo chętnie tak, ale staram się skupiać na własnych projektach. Robimy właśnie, jestem w trakcie zdjęć do pełnometrażowego debiutu dokumentalnego w Kazachstanie i zaczęliśmy taki projekt o nazwie ICU i właśnie ten film o chłopakach na Ukrainie to jest jakby pierwsza odsłona tego projektu. Teraz właśnie też wróciliśmy z Pakistanu, gdzie kręciliśmy następną część tego jakby projektu, no i właśnie zaczynamy etap montażu tego. Kto finansuje taki projekt, projekty? Sami my. W sensie jakby, jeżeli chodzi o Ukrainę, no to rzeczywiście to było jakby finansowane przeze mnie i przez moją mamę, której jeszcze raz dziękuję, która bardzo mi w tym całym procesie pomogła, ale to są też rzeczywiście jakieś bardzo groszowe sprawy tak naprawdę. Uważam, że filmy można robić bardzo tanio tak naprawdę, bo mamy teraz taki postęp techniki, że rzeczywiście z czystym sumieniem za 10 tysięcy złotych można kupić kamerę, którą nie odstaje, jest w ogóle Netflix approved i można nią robić filmy, które są, no jakby pozostaje jakby raczej kwestia umiejętności i jakichś własnych skilli. Więc można robić filmy tak naprawdę za pół darmo. Można teraz filmy robić telefonami, to też jest jakby przecież bardzo przyzwoite kamery i w ogóle, więc... Więc my to aktualnie finansujemy z własnej kieszeni. No i tyle. I próbujemy to jakoś tam w jakiś sposób znaleźć sposoby na finansowanie, na jakieś takie popchnięcie tego, ale rzeczywiście jakby dokument jest tak mało prężną dziedziną całego przemysłu filmowego, no bo to jest po prostu przemysł, że w ogóle trudno z tego wyżyć, nawet jakby się to robiło w taki sposób profesjonalny. Taki, no, przynajmniej w Polsce. W jednym filmie, nie, w dwóch, byłeś statystą, w jednym filmie jechałeś na rowerze, a w jednym byłeś, zaraz,
statystą, po prostu statystą, tak, tak jestem Bogiem. Tak, tak. Byłem statystą, znaczy, w 12. Tak, znaczy to było w ogóle, bo to był film Leszka Dawida i my go rzeczywiście poznaliśmy na warsztatach filmowych i on nas po prostu zaprosił i my tam w ogóle, znaczy to jest chyba jakiś taki trochę, my byliśmy od ogarniania statystów, ale rzeczywiście też tam statystowaliśmy, bo to były sceny koncertu Paktofoniki. No, super, to była przygoda. To był chyba był w ogóle taki pierwszy duży plan filmowy, na którym byłem. Tak, to było, no to było 12 lat temu. No właśnie. A tym rowerzystą to co? To była etiuda w szkole koleżanki, tak, no, tak mojej przyjaciółki, koleżanki z współlokatorki. I właśnie to było takie w stylu, ej, potrzebujemy na dzisiaj, na drugą w nocy, będziesz jeździł na rowerze i szczekał. I to właśnie, tak, to byłem ja. A ty bardzo chętnie się udzielasz w etiudach filmowych, zauważyłem. Znaczy, nie, to... Śledząc jakby tytuły, które są dostępne na polskifilm.pl albo tam gdzieś indziej, to... Nie, no to jest chyba specyfika po prostu szkoły filmowej, czyli jakby, a w szczególności myślę, że katowickiej, czyli jakby trzeba, są bardzo okrojone budżety, trzeba wszystko robić samemu, więc właśnie we wszystkich etiudach trzeba, jakby występują wszyscy. To jest taki, tak, więc myślę, że nawet blado występuje na tle koleżanek i kolegów, bo myślę, że jest dużo więcej operatorów, aktorów i reżyserek, aktorów i producentów, kierowników produkcji w ogóle, więc... Skromny. Tak, tak, tak. Chciałem zapytać, jak się wymyśla zdjęcia do filmu, oczywiście to jest mój odbiór. Ja sobie obejrzałem kiedyś tam nieopatrznie film o pięściarzu z Auschwitz. Naszym, ty bardzo dużo udziału miałeś w tym filmie. Jak się robi zdjęcia do filmu, a do takiego to już w ogóle? Jak się wymyśla te zdjęcia? Znaczy tutaj jest bardzo ważna hierarchia. To jest tak, że jakby ja tam rzeczywiście przez chyba, jakby ja, mój udział był tam bardzo nikły, ja byłem rzeczywiście operatorem kamery. To jest znaczy, na planie filmowym zawsze wygląda to tak, że jest najpierw operator i to jest jakby głowa pionu. Później tak w takiej hierarchii można powiedzieć właśnie, że są szwankierzy, czyli operatorzy kamer, no bo na przykład operator, czyli osoba, która wymyśla wizję, jak ma być ten obraz kreowany, jest jeden, ale kamer może, na przykład scena może być realizowana na 3, 4, 5, 8, 10 kamer, więc rzeczywiście są potrzebni operatorzy tych kamer. No i potem są właśnie też jakby asystenci, ostrzyciele, bardzo ważna też funkcja, czyli zależy jakby tutaj od trybu, że jakby są jakiś tam tryb amerykański, hollywoodzki i tak dalej, i tak dalej. No ja rzeczywiście tam byłem operatorem kamery przez kilka dni chyba i no to wyglądało tak, że rzeczywiście pamiętam, że jak szwękowałem, czyli jakby właśnie byłem operatorem kamery scen, takich top shotów, no to byłem w kontakcie z operatorem, z Witkiem Płóciennikiem, który mówił: Marcin, tutaj super, jakbyś właśnie przejechał tą kamerą, ja byłem na takim chyba, nie pamiętam, 8-metrowym kranie z kamerą u góry i że tutaj robimy takie top shoty, czyli ujęcia z góry na płasko, na jakby od góry pionowo w dół. No i że tutaj pokazujemy ten ring z góry, ale tutaj zataczamy jakieś koło, żeby tam jakąś dynamikę zachować. A potem byłem właśnie na tym ringu, na dole, no i tam pamiętam, że... No po prostu, dostaje się jakąś uwagę od operatora i jest na zasadzie super, albo właśnie idź, no jakby różne. To jest jakby bardzo takie... Pamiętam, że tam na początku jakoś tak strasznie dynamicznie to chciałem robić i właśnie no jakby wtedy Witek powiedział, że nie, to raczej tak... Wstrzymaj swoje wodze, tutaj trochę tak właśnie idź spokojniej z tą kamerą. No, czyli to jest taki osoba, która raczej właśnie stara się zrealizować wizję operatora, z którym jest jakby w bezpośrednim kontakcie. No ale jednak dorzucasz swoje tam dużo. Nie, no tak, nie? Tak. To była jakaś taka... Czyli musisz mieć swoją wizję na to, co robisz. W jakiś sposób, no tak, na pewno jakiś pomysł. Tak, na pewno jakiś pomysł trzeba mieć rzeczywiście na zrealizowanie tego, jak tam już się jest i w ogóle. Ale rzeczywiście pod tym względem dużo bliższym jest chyba dokument, bo wydaje mi się, że zdjęcia do dokumentu są dużo trudniejsze. Znaczy,
są po prostu inne. Czyli właśnie jest jakieś to pierwsze spotkanie, pierwsze zderzenie, możemy mieć jakąś wizję tego świata i tak samo miałem z chłopakami, że przez pierwsze 2 czy 3 dni kręcenia to w ogóle by trafiło do śmietnika, bo jakoś nie miałem poczucia, że jakby te zdjęcia, które ja sobie wymyśliłem, nie współgrały i nie oddawały tego świata, który był ich. Więc rzeczywiście po jakichś 2-3 dniach kręcenia stwierdziłem, że jakby nie ma opcji. Ja po prostu muszę być z nimi, muszę być bardzo blisko, szeroki obiektyw i po prostu być jakby takim trzecim kolegą ich, który po prostu chodzi i podróżuje ciągle z nimi. I jest jakby, czyli postarać się być kamerą tak jakby mnie tam nie było tak naprawdę. I to było, myślę, że jakimś takim kluczem też do tego filmu. I siedział na tym oknie tak sam z siebie? Tak, znaczy naprawdę tam jakby jedyna scena, którą mogę powiedzieć, która jest tak naprawdę jakoś wymyślona, zainicjowana przeze mnie, to jest jakby ostatnia scena w tym filmie, która też jakby nie była w ogóle, jakby film nie jest skręcony chronologicznie, rzadko kiedy, aż w ogóle dokument, ale rzeczywiście to była taka scena, którą wiedziałem, że chcę jakby zrobić, no i tu nie chcę jakoś za dużo zdradzać, ale... No nie. Ale no rzeczywiście mogę tylko powiedzieć, że... No to muszę powiedzieć, bo to jest bardzo śmieszne. Ja rzeczywiście paliłem przez 10 lat papierosy i rzuciłem po tych 10 latach. No i tam oni palą te pety. I to był jedyny raz, znaczy oni palili ciągle tych petów, bardzo dużo. I to był jedyny raz, gdzie ja ich poprosiłem po prostu, czy możecie teraz zapalić. Ja mówię, słuchaj, my jesteśmy nieletni, tu nie możesz tak robić. No to, to słuchaj, my zapalimy, ale ty palisz z nami. Ja mówię, nie no chłopaki, 10 lat paliłem, w ogóle dajcie spokój, po prostu ten. No i niestety musiałem zapalić i wróciłem do nałogu, więc... Więc właśnie nie warto może czasami wymyślać scen, bo to się źle kończy. To jest poświęcenie jednak. Tak. To, no bo jesteś autorem zdjęć do 4 filmów. To, tak? 4. Nie wiem. Tak, nie pamiętam. Tak, 4. No bo, znaczy, no chyba, no tak, no to jest tam... To powiedz, jak się wymyśla zdjęcia do filmu? No do dokumentu, okej, okay, to już mamy z bani, ale teraz film. No myślę, że najważniejsza jest współpraca z reżyserem, reżyserką. To jest jakby... Zaczyna się chyba od jakiejś, znaczy wiadomo, od jakiegoś przeczytania, od przeczytania scenariusza i potem wymyślania jakiejś takiej wizji. Znaczy, tak, no jakby to już jest jakby taki wspólny proces z reżyserem, czyli myślę, że jakby w moim przypadku to rzeczywiście wyglądało tak, że po przeczytaniu scenariusza przychodziłem z jakimiś takimi myślami, obrazami, być może przygotowanym moodboardem, czyli takimi referencjami, kadrami z filmów, albo jakimiś zdjęciami, jakbym sam to widział. No i są bardzo długie dyskusje i to jest w ogóle chyba tak, znaczy dla mnie najciekawszy jakiś taki etap wymyślania tego całego świata, który chcemy stworzyć, no bo to jest jakiś taka bardzo kreatywna praca, a potem niestety bardzo często już na planie filmowym jest właśnie próba odtworzenia tych założeń. Oczywiście nie zawsze, no bo jakby każdy film ma jakąś swoją dynamikę i specyfikę, ale rzeczywiście ten całe to jakby wymyślanie zdjęć rzeczywiście dzieje się w głowach i w dyskusjach i na papierze na początku, tak myślę. I to jest rzeczywiście jakiś taki bardzo, bardzo ciekawy moment. Nawet jakby postawię tezę, że być może często ciekawszy niż właśnie samo już realizowanie tych zdjęć. Jak się czujesz jako ktoś na planie, kto dyryguje tymi wszystkimi szwenkerami? Załapałem. No tak średnio. Znaczy ja w ogóle jakoś tak bardzo lubię, bardzo cenię sobie taki model pracy, gdzie rzeczywiście czuję, że jakby dzięki temu, że jesteśmy, nie ma tej jakiejś takiej sztucznie budowanej hierarchii, to wydaje mi się, że to rzeczywiście pozwala każdej osobie w pionie czuć się bardzo taką ważną osobą w tym, jakby w całym procesie, co bardzo dobrze przekłada się na cały proces filmowy, co jest jakby super, więc jakby nie mam tak, że jakby dobra, no ty tutaj jesteś jakby od wykonywania mojej wizji w ogóle, tylko właśnie słuchaj, no jakby wziąłem cię dlatego, bo jesteś, kurczę, super operatorem, więc chciałbym skorzystać z twoich umiejętności, z twoich właśnie z twoich skilli i po prostu jakby, słuchaj, jakby ja to widzę tak, ale wiesz, jakby jak masz jakąś propozycję czy coś, to jestem bardzo otwarty i tyle, więc wydaje mi się, że jakby taka współpraca na zasadzie
takich właśnie wyrównanych sił, a nie takiego chain of command, że po prostu my mamy tu jakiś łańcuch i taką hierarchię i ty robisz to, co ja myślę, no to raczej tak bym powiedział, czyli taka współpraca, a nie wykonawstwo. O. Marcin Kundera, operator filmowy, który dozorował i inspirował i w ogóle wszystko pokazywał naszej młodzieży na warsztatach, które się nazywały Młodym Okiem, oni przez 7 dni, 7? Nawet chyba tam 9 było, tak, troszeczkę. 9 dni kręcili swoje rzeczy, pewnie je zobaczymy w obiegu publicznym, jak Sapik na serwer wrzuci, może przed jakimś festiwalem, może już po nim, bo tam są różne rzeczy, słyszałem. Więc tak, a to jeszcze jest ten moment, że do mamy możesz coś. Dziękuję, mamo, dziękuję i przepraszam za wszelkie stresy, tak. Dziękuję bardzo, Marcin Kundera, operator filmowy, dzięki. Dzięki, piękne. Temat o tym, co ważne.